Cześć, z tej strony Jan Kliński, witajcie na kanale Dirty More. Dzisiaj długo wyczekiwany test Santa Cruza Mega Towera i to taki naprawdę potężny test. 2 miesiące jeździłem, startowałem w zawodach, jeździłem w kilku bikeparkach, podjeżdżałem, jeździłem naturalne trasy, czyli pełne spektrum używania roweru do enduro. Ale żeby to był naprawdę dobry test, to jeszcze dodatkowo zeskanowaliśmy całą ramę, zrobiliśmy model 3D, wróciliśmy do komputera, zrobiliśmy pełną analizę w programie inżynieryjnym do budowy zawieszenia, żeby odpowiedzieć Wam od początku do końca, jak dobry jest to rower i dla kogo będzie najlepszy. Na początku powiedzmy sobie, co to za rower i skąd on się wziął. Jest to Santa Cruz Mega Tower. Wersja druga, dodatkowo jest to wersja C, może być też wersja CC, o czym powiem troszeczkę później w odcinku, i jest to wersja S-Kit. S-Kit oznacza grupę komponentów, które są użyte w tej wersji Mega Towera, bo jest też ich kilka. Już na początek Wam powiem, że S-Kit to jeden z tańszych wersji, takich za 32 tysiące, a najdroższe mogą być nawet za 56 tysięcy. Czyli na pewno mówimy o rowerze, który nie jest tani, ale jest w jakiś sposób wyjątkowy. Oczywiście mówiąc o Santa Cruzie, trzeba powiedzieć, że jest to mega korowa marka. Marka, która wywodzi się z miejsca, gdzie powstało kolarstwo górskie, potem kolarstwo grawitacyjne. Samo Santa Cruz jako miejscowe miejsce niesamowite. Miałem przyjemność zresztą być tam już prawie dobre 10 lat temu i naprawdę czuć, że to jest miejsce wyjątkowe i są tam w jakiś sposób robione wyjątkowe rowery. Zresztą myślę, że od zawsze osoby, które już trochę jeżdżą na rowerze, trochę weszły w ten świat grawitacji, patrzą na tą Santę, że to jest Santa. No i przyszedł ten czas, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście ona jest rowerem bardziej wyjątkowym niż na przykład takie masówki jak Specialized czy Trek, a jednocześnie troszeczkę bardziej dopracowanym niż niektóre marki butikowe, które mają czasem problemy jakościowe. Na początku powiedzmy sobie w skrócie o samej konstrukcji Mega Towera. Rower przewidziany do tak zwanego enduro, do enduro w pełnym zakresie, do enduro podjazdu, do enduro zjazdu, do enduro startowania w zawodach. Też oczywiście jest to rower, który nada się też do bikeparków, chociaż myślę, że bikeparkowym rowerem bardziej będzie Nomad. Zresztą ta kolekcja rowerów grawitacyjnych od Santy jest dosyć szeroka i tu bardzo płynnie przechodzimy od trailu po lżejsze enduro, cięższe enduro, enduro na mulecie, które jest bardziej bikeparkowe, i typową downhillówkę. Jeżeli mówimy o Mega Towerze, to na pewno mówimy o rowerze, który jest stworzony z założenia do jazdy enduro. Jeżeli chodzi o skok zawieszenia, no to z tyłu mamy 165 mm. Podobno zmieniając damper możemy mieć 170. Z przodu mamy widelec, który ma 170, czyli tak typowo endurowo. Jeżeli chodzi o koła, 2x29 cali. Jeżeli chodzi o geometrię, no to oczywiście jest to wszystko mieszczące się w nowoczesnych kątach roweru enduro. Już na początku Wam powiem, że jedną rzecz, którą poczułem bardzo na plus, na przykład w stosunku do mojego Dartmoora, jest to, że tu jest dość pionowy kąt rury podsiodłowej i to naprawdę pomaga przy podjazdach. A tak naprawdę nie pomaga, ale zapewnia większy komfort, bo ta pozycja przy podjazdach jest no po prostu bardziej komfortowa. My się nie ścigamy pod górę, raczej szukamy wygody, żeby tam wjechać. I to jest taka rzecz, którą w geometrii od razu złapałem, że ten kąt rury podsiodłowej jest bardziej pionowy. Specyfikacja roweru S-Kit to dużo nie mówi, bo to nie mówi nam, czy to basic, czy nie basic. Jak wejdziecie na stronę, to tam mamy po kolei R-Kit, S-Kit, potem bardziej zestawienia, specyfikacje opisane przez grupy roweru, czyli AX, X, X0 i tak dalej. Musicie wiedzieć, że wersja S-Kit to jedna z tańszych wersji, tańsza jest tylko R-Kit. I tutaj rzeczywiście mamy dużo kompromisów jakościowych, jeżeli chodzi o specyfikację roweru. To znaczy, jak na Santę kompromisy sprzętowe, to znaczy, że nie mamy top-topki, tylko mamy troszeczkę wyżej od średniej półki. I na przykład w tym rowerze, na którym jeździłem, mamy Foxa 38, ale tylko Performance. Z tyłu mamy Super Deluxe, ale tylko Select Plusa. I to są rzeczy, które już od początku poczułem, że to nie jest ta topka, do której zostałem w ostatnim czasie przyzwyczajony. Za to wykonanie roweru, kinematyka zawieszenia i to, jak ten rower pracuje, troszeczkę to nadrabia. Zresztą, zanim wejdziemy tak głębiej w szczegóły, już zobaczcie pierwszy etap testu, czyli wtedy, kiedy pojechaliśmy do bikeparku, do Szczyrku, zobaczyć, jak to będzie działało w terenie. Muzyka.
pierwszych mocniejszych jazdach mogłem zacząć wyrabiać sobie opinię. Pierwsza rzecz, którą tak bardzo mocno poczułem, to mega czułość zawieszenia. W zasadzie mam wrażenie, że pomimo, że damper, który tam jest zamontowany, to nie jest najbardziej czuły damper, prawdopodobnie gdyby była sprężyna, to w ogóle byłoby miodzio, a istnieją takie wersje, które są seryjnie ze sprężyną, to i tak to pierwsze ugięcie było tak idealne, że małe korzonki, małe nierówności bardzo ładnie pochłaniało. Druga rzecz, zawieszenie było na tyle progresywne pod koniec, że nawet skacząc większe rzeczy, rower się nie dobijał, nie zamykał cały czas. Fajnie było czuć, że jest się w tym skoku. Pomimo, że ten damper oczywiście nie jest idealny i ta środkowa część skoku potrafiła troszeczkę bardziej przelatywać niż w damperach z wyższej półki, ale musicie pamiętać, że przelatywanie skoku bardzo często jest zależne od dampera, a nie tak bardzo od kinematyki zawieszenia. Co prawda oczywiście kinematyką zawieszenia można spieprzyć wszystko, ale jeżeli ona jest w miarę sensownym zakresie, to bardzo dużą część tego, jak czułe i jak przelatujące jest zawieszenie, zależy od tego, jak wyspecyfikowany jest damper. Drugą rzeczą, którą odczułem na minus, to jest widelec. W ostatnim czasie głównie jeżdżę na widelcu Performance Elite albo na Factory na 38 i ten widelec ma najwyższą wersję tłumika Grip 2. Tu mieliśmy Grip 1. Te tłumiki różnią się dość mocno i rzeczą, którą już od dłuższego czasu powtarzam, dla laika, dla świeżego amatora, prawdopodobnie nawet wersja Grip będzie pracowała lepiej, bo ona ma wrażenie, że jest taka bardziej czuła. Wersja Grip 2 jest tak, jakby była troszeczkę taka zmulona, ale kiedy wjedziemy w teren, w ciężki teren, okazuje się, że ten Grip 2 jednak dużo lepiej nadąża, dużo mniej gubi się w dziurach. Może nie jest tak idealnie komfortowy, ale ten performance taki bardziej sportowy jest na dużo wyższym poziomie i to poczułem dość mocno, głównie na nurkowaniu widelca. To znaczy, jeżeli mamy strzał, za strzałem, za strzałem, za strzałem, to czujemy, że ten grip jedynka zaczyna się w tym gubić, zaczyna zamykać się ten skok, a w gripie dwójce, dobrze wyregulowanym, możemy jednak w tym skoku być ciągle wysoko. Druga rzecz, która troszeczkę nachodziła na to nurkowanie widelca, to jest chyba jedyna wada, jakie ma zawieszenie VPP i ogólnie devooling, czyli to, że zawieszenie delikatnie usztywnia się przy hamowaniu. Ono oczywiście mniej się usztywnia przy hamowaniu niż jedno zawias, ale zdecydowanie bardziej niż hord. I prawdopodobnie gdyby tu był inny widelec, to tak bardzo bym tego nie odczuł, ale przy pierwszych jazdach już odczułem, że tutaj mówimy o lekkim usztywnianiu się zawieszenia, czyli w momencie kiedy hamujemy, ono ugina się mniej, więc taka pozycja robi się troszeczkę bardziej do przodu, ale naprawdę jest to taki niuans, który no myślę, że po 10 latach jazdy w terenie będziecie w stanie poczuć. Będąc przy komponentach, warto powiedzieć o kokpicie, który bardzo mocno wpływa na geometrię całego roweru. W tym przypadku mieliśmy dużo podkładek nad mostkiem, mogliśmy to przełożyć, mogliśmy cały kokpit podnieść do góry. Ja zacząłem od tego, że wyrzuciłem ten mostek, który był seryjnie, wsadziłem swój mostek, krótszy była 50, wrzuciłem 35, ponieważ ramę miałem w L-ce, sam mam 180 cm wzrostu, L-ka teoretycznie jest idealnie przeznaczona dla mojego wzrostu, ale ja czułem, że ta kierownica jednak jest dość daleko, czyli skróciłem o te 1,5 cm. Też powiem w liczbach, dokładnie mamy tutaj 475 mm licza, więc dość długo, nie jakoś ekstremalnie długo, ale dość długo. Z tym krótkim mostkiem było dla mnie lepiej. Drugą rzecz, którą zrobiłem, to nie wiem, czy się skapowali w Santa Cruzie, ale ściąłem sobie kierownicę, bo była za szeroka. Ściąłem ją na 780, było chyba 800 albo 810, bo to automatycznie znowu, jeżeli mamy ręce bliżej, to troszeczkę się podnosimy. Jeżeli mamy krótszy mostek, to znowu się podnosimy. Jak wrzuciłem mostek wyżej, to znowu się podnosimy i nie ma takiego problemu, że ten rower jest taki długi. I dopiero jak zrobiłem te zmiany, to na rowerze zaczęło mi się jeździć jeszcze lepiej. Będąc przy kokpicie, jeszcze dwa słowa o hamulcach i napędzie. Jak znacie moją opinię, ja uważam, że nie ma co za bardzo przykładać aż tak ogromnej wagi do tego, jaki mamy napęd. Może troszeczkę bardziej istotne są korby. Tutaj mamy całość GX-a, SRAMA GX-a, czyli komponenty, które są jak najbardziej wystarczające. Nie miałem z nimi żadnego problemu. Rower był nówka sztuka, więc ogólnie wszystko pracowało idealnie. Nie wiem, jak będzie po roku czy dwóch, ale na pewno na początek wszystko było igła. Jeżeli chodzi o hamulce, to tutaj troszeczkę gorzej. Mieliśmy kody R-ki, czyli to są hamulce jakby już typowo zjazdowe, do zjazdu, do ciężkiego enduro. Ja jeździłem wcześniej na kodach RSC, no i muszę przyznać, że kody RSC ogólnie wypadają dużo lepiej niż kody R-ki. One mają co prawda kilka delikatnych zmian, ale przekładają się
się na dużą różnicę dla osoby, która jest bardziej zaawansowana, która już czuje detale. I tutaj, jak działa klamka, jaki jest luz na klamce, no to pomiędzy R-kami i RSC ta różnica jest wyczuwalna, jeżeli chodzi o siłę hamowania, feeling hamowania. To jest dosyć subiektywne, oczywiście jedni powiedzą, że tylko Hopy, jedni, że tylko SRAM, inni, że tylko Shimano. Ogólnie nie miałem problemu. Jak się wczułem po 3 dniach jazdy w tej hamulce, to już do samego końca nie miałem powodu narzekać, że to działa inaczej niż bym chciał. Wystartowałem w zawodach enduro, które jechałem onside'owo, gdzie hamowanie jest jednym z ważniejszych elementów w odpowiednim momencie i w żaden sposób nie mógłbym powiedzieć, że gdybym miał inne hamulce, to bym to pojechał lepiej. Wyjdźmy z tych technikaliów i wróćmy troszeczkę do jazdy. Widzieliście, w Szczyrku na tym rowerze jeździło mi się naprawdę dobrze, nie miałem problemu ze skakaniem żadnych hopek. Zresztą, wiecie, w Szczyrku to skakanie to jest takie symboliczne. Ja byłem na tym rowerze też w Dolnej Morawie, latałem wszystkie duże hopy na czarnej trasie i naprawdę pomimo, że tylne widełki są dosyć długie, bo w LC są aż 440 mm, to nie miałem problemu, żeby ten rower wyrwać, nie ma problemu, żeby zrobić na nim bunny hopa. Naprawdę rower jest dość skoczny. Rower oczywiście też sprawdziłem w terenie, jeździłem troszeczkę na lokalnych gaikach, czyli miejscu, gdzie chyba najczęściej wychodzę na rower, żeby podjeżdżać i pojeździć w naprawdę naturalnym terenie, bo można powiedzieć, że tu jesteśmy na Enduro Trailsach, w ogóle tego nie wiecie, ale tu na Enduro Trailsach ogólnie nawet te naturalne trasy są na tyle często jeżdżone, że to są trasy, które bardziej przypominają bikepark, a gaiki to jest takie surowe, prawdziwe enduro, więc łapcie klip i zobaczcie, jak to tam wyglądało. Widzicie, były podjazdy, były zjazdy, tak samo były podjazdy i były zjazdy na zawodach w Myślenicach, więc jak ten rower podjeżdża, jak ten rower pedałuje, do samej analizy zawieszenia przejdziemy jeszcze za chwilę. Muszę powiedzieć, że w moim odbiorze, no chyba ten rower podjeżdża lepiej niż mój regularny rower. Też fajnie, że jak kopniemy w pedał, to czujemy, że ta energia bardzo szybko przenosi się na napędzanie. Ten rower naprawdę bardzo mało buja. I to jest chyba największa zaleta w ogóle systemu VPP czy Devulinka, bo tu jesteśmy w stanie stworzyć zawieszenie, które w okolicach sagu, czyli tego momentu, kiedy zaczynamy pedałować, będzie się usztywniało przy pedałowaniu właśnie, żebyśmy go nie bujali. Jest tutaj duży plus. Na pewno robiąc kilka wjazdów i zjazdów czułem, że na tych podjazdach męczę się mniej. Na pewno to była kwestia kinematyki, na pewno była kwestia tego, że ten rower jest troszeczkę lżejszy od mojego roweru i na pewno miał na to wpływ też kąt podsiadłówki, gdzie był bardziej pionowy, więc ta moja pozycja znowu była bardziej komfortowa do podjazdu. Jak widzieliście, zjazdy
jeździ w naturalnym terenie, znowu to samo, o czym mówiłem na początku, bardzo czułe na małych nierównościach, dosyć stabilne w środkowym skoku i znowu troszeczkę czułem, że gdyby zawieszenie było jednak z najwyższej półki, a nie z średniej plus, to prawdopodobnie dla mnie ten rower jeździłby lepiej. Ale nie żeby jeździł szybciej, może nie żeby jeździł dużo bardziej komfortowo, ale taki performance na jeszcze wyższym poziomie, jeszcze lepsze klejenie, jeszcze ten taki mały detal, że czujesz, że to jest najlepsza maszyna, na jakiej mógłbyś jeździć. Pora przejść do części, na którą pewnie czeka najwięcej z Was, czyli taka dogłębna analiza systemu zawieszenia, kinematyki, jak to dokładnie działa. Żeby zrobić to dobrze, stwierdziliśmy, że nie tylko otworzymy sobie rysunki, które są na stronie, zobaczymy na geometrię, albo wyjdziemy sobie do Linkage'a. Linkage to taki program, do którego zaraz przejdziemy i ściągniemy sobie katalog. Stwierdziliśmy, że zeskanujemy tą ramę i dokładnie odwzorujemy jej model i dopiero na tym modelu to sprawdzimy. Zobaczcie, jak wyglądały całe przygotowania do tego sprawdzania. Przyjechaliśmy do bike strefy i zrobimy tutaj skanowanie roweru. Oczywiście mogłem sobie wziąć tabelkę ze strony, ale ja wiem, że tabelki ze strony nie zawsze są idealnie prawdziwe. Tu będziemy mieli 100% prawdy, bo będziemy mieli dokładnie zeskanowaną bryłę z wszystkimi osiami obrotu. Odzoruję sobie ten model na komputerze, dopiero potem wrzucę do Linkage'a i Linkage da mi wykresy wszystkich danych dotyczących zawieszenia. Dlatego zrobimy to najdokładniej, jak tylko się da. Jak dokładnie się da? Do 400. 0,04 mm, więc na pewno będzie bardzo dokładnie. Dla mnie na pewno kluczowe jest to, żebyśmy bardzo mocno skupili się na tych wszystkich punktach, nie? Żeby one rzeczywiście były jak najbardziej dokładnie odzerowane, żeby one nigdzie nam nie zniknęły w cieniu, nie? Bo teraz w tych poprzednich skanów wiem, że jeżeli coś jest pomiędzy elementami głęboko, to potrafi to zniknąć, więc tutaj dla mnie na pewno te wszystkie główne punkty, które są w zawieszeniu, plus powiedzmy ten otwór, plus ośka. To są takie punkty, gdzie będą dla mnie najbardziej istotne. Jeszcze chciałbym, żebyśmy zrobili na główce też kawałek rury, tutaj, która tutaj jest, bo też mi to zaosiuje, gdzie jest dokładnie widelec. Będąc przy skanowaniu 3D, chciałbym Wam powiedzieć jeszcze, do czego ogólnie używamy skanu 3D, bo regularnie z tego narzędzia korzystam. Przy okazji też dzisiaj Michał zeskanuje nam nową część do prototypu. To już jest jakby finalny kształt rurki. Potrzebujemy zeskanować finalny kształt rurki, żeby do niego zrobić specjalną osłonkę od uderzania do łańcucha. Jak zobaczycie, na Sancie mamy taką dedykowaną idealnie do kształtu rurki, tak tu też taką powinniśmy mieć. I teraz może się pojawić pytanie. Skoro to jest nasz projekt, dlaczego nie robimy tego z projektu, tylko robimy, najpierw wykonujemy to z aluminium, dopiero skan i dopiero ze skanu to robimy. Dlatego, bo karbon robi się idealnie od formy, on zawsze jest idealnie taki, jaka jest forma, a aluminium niestety nie jest aż tak idealne. Często to, co jest na projekcie, delikatnie ma odchylenia w stosunku do tego, co jest w rzeczywistości, dlatego taką aluminiową rurkę już skanujemy jako gotową i do niej dopiero taką rzecz będę robił. Poza dopasowywaniem elementów, jeszcze często używamy skanu 3D do kontroli jakości, czyli znowu, jeżeli mamy gotową ramę, skanujemy i wtedy dokładnie wiemy, jak jest zbudowana, patrzymy, czy wszystkie punkty są tam, gdzie powinny być, czy nie ma jakichś właśnie nieosiowości, krzywic i takich rzeczy, których w zasadzie bez skanu 3D bardzo ciężko byłoby zweryfikować, szczególnie powiedzmy, nie mając jakiegoś wielkiego stołu pomiarowego. A druga noga jakby nie ma takiego dużego znaczenia. Chociaż pewnie jakby złapał tą ośkę, to z ciekawością zobaczył. Przenosimy się na nowy kanał Game It More. Dzisiaj będziemy grali w dwie super gierki. Pierwsza gra SolidWorks, w tej grze będziemy budować mapę Santa Cruza, a potem wykorzystamy tą mapę, żeby w drugiej grze Linkage znaleźć ten enigmatyczny, wirtualny punkt obrotu, odnaleźć go, gdzie on jest. Po kolei przejdziemy sobie od jednego programu do drugiego programu. I już mówiąc całkiem poważnie, to nie jest tak, że zeskanowaliśmy sobie ramę i mamy gotowy projekt. To nie jest projekt, to jest rodzaj takiego trójwymiarowego, zwymiarowanego zdjęcia, na którym możemy tworzyć projekt. To nie jest tak, że ja to zeskanowałem i teraz mogę wysłać do fabryki, oni mi to zrobią. Nie zrobią, bo to
To jest bardziej zdjęcie zwymiarowane, takie dobrze pomierzone, niż finalny projekt. Dopiero na tym projekcie możecie zobaczyć, że przede wszystkim muszę go troszeczkę oczyścić, potem powyznaczać osie. Jeżeli będę miał już wyznaczone osie, to mogę stworzyć taki projekt zawieszenia, bo mi chodzi tylko o punkty zawieszenia. Ja nie odzerowuję rur, nie odzerowuję elementów, bo to w ogóle, szczerze mówiąc, prawdopodobnie musiałbym pewnie z miesiąc siedzieć, żeby stworzyć idealny projekt tego Santa Cruza, tego skanu, bo to jest tak zwana inżynieria odwrotna, czyli z gotowego produktu robimy projekt, czyli odwrotnie niż normalnie, że z projektu robimy gotowy produkt i to rzeczywiście jest temat złożony. Na podstawie tego mogę zbudować tą właśnie mapę, którą przerzucimy sobie do linkage'a. Jak już widzicie, mamy ramę włożoną do systemu. Tu już możemy zobaczyć, jak działa całe zawieszenie. Żeby troszeczkę podgrzać atmosferę, zrobimy to ruchome. Z tej strony ciągnie link, który dociska damper, z tej strony po prostu wszystko się trzyma. To, co jest jakby tutaj bardzo specyficzne z VPP, to oni się chwalą, że mają przeciwskrętne krzywki. Zobaczcie, jakby jedna rotuje się w jedną stronę, druga w drugą stronę. Ogólnie jest dookoła tego dużo ideologii, ale chciałbym, żeby troszeczkę to obedrzeć z ideologii, żebyśmy zobaczyli kilka ważnych informacji, jak to działa. Jesteśmy na pierwszym wykresie, który mnie bardzo mocno zaskoczył, ponieważ VPP chwaliło się od zawsze, że ich tak zwana ścieżka koła, czyli to, co mamy tutaj narysowane, jest tak zwaną S-ką, że nawet odbija w jedną stronę, potem w drugą, dzięki temu mamy taką niesamowitą pracę. No i okazało się, że w tym konkretnym rowerze, w tej konkretnej ramie, ta ścieżka koła jest prawie że jak jedno zawiasie. Nie mamy nic specjalnego. To, co ja mogę zrobić, to mogę sobie otworzyć kartotekę Santa i zobaczymy, jaki stary model. O, Nomad 2006. O, zobaczymy, czy tam była też taka ścieżka koła. Była inna, widzicie? Tu jakby tylko odchodziła do tyłu i wracała do tej pozycji mniej więcej startowej, czyli tak naprawdę do połowy skoku było wychylenie, potem był powrót, a w aktualnym jest małe wychylenie i powrót. Znaczy można uznać, że zobaczcie, to są milimetry na dole, czyli mamy minus 2 plus 3 przy 110, powiedzmy, że tam normalnie używamy do tych 140, no to centymetr nam się to koło cofa, więc naprawdę mamy tą linię całkiem okej, ale zaskoczyło mnie, bo myślałem, że to jednak będzie SK. Może SK będzie w przełożeniu koła na damper. I ratio mamy bardzo liniowe. Znaczy nie, to nie jest prawda, ono nie jest liniowe, ono jest progresywne. Zobaczmy, że tu mamy jakby tą progresję od 3 do 2, co znaczy te 3, co znaczy te 2 na szybko. Na początku siła z koła jest razy 3 na damper, przy samym dobiciu jest razy 2 na damper, czyli na początku on jest bardziej czuły, bo więcej tej siły jakby działa na ten damper, na końcu tej siły działa jakby mniej. To znaczy jest to bardziej bezpośrednie, czyli jeżeli to i tak sprężyna się utwardza przy dogniataniu, to na końcu ta siła skoła jest mniejsza, więc sprężyna robi się jeszcze twardsza, bo mniejsza siła ją dogniata. Na tym polega właśnie progresywność tego zawieszenia. One progresywne w całym przebiegu, to znaczy, że na pewno będzie bardzo dobrze współpracowało z damperami sprężynowymi. Powietrznymi też, ale ze sprężynowymi też, bo powiem wam, że raczej jest tendencja, że rowery enduro są liniowe, a ten jest progresywny. Duży plus, aż tak tego nie odczułem, może to jest kwestia tego dampera, który był założony seryjnie. Myślę, że gdybym miał sprężynę, to odczułbym to bardziej, ale moim zdaniem ten wygres progresywny z 3 do 2 bardzo dobrze świadczy o tym rowerze pod względem sprężyny i też troszeczkę bike parku i tego, że powinien fajnie utrzymywać też środkowy skok, bo to regularnie po prostu rośnie przy fajnie wystrojonym damperze, naprawdę powinno działać to nieźle. Przyjrzyjmy się innym parametrom. Dla mnie jakby najważniejszym parametrem, który jest unikalny dla devolinków, VPP czy jakkolwiek to sobie nazwiemy, to jest to, że tu mamy bardzo ciekawy przebieg antyskładu. Zobaczcie, w żadnym hoście, jednozawiasie nie będziemy mieć czegoś takiego, że wykres jest wysoko i nagle parabolicznie zaczyna nam spadać w dół. Dlaczego to jest dobrze? Ogólnie czym mamy większy antyskład, tym troszeczkę bardziej będzie nam rama kopała, tylko że kwestia jest tego, gdzie i jaki jest. Tutaj uśredniając, mielibyśmy antyskład na dosyć niskim poziomie, ale mamy wysoki na początku, tam gdzie potrzebujemy. Zakładamy, że 20-30% sagu, to gdzieś w tym miejscu ciągle mamy bardzo wysoką efektywność pedałowania, a jednocześnie przy mocnym dobiciu ta efektywność pedałowania spada, ale ona tam w ogóle nam nie jest potrzebna. I to jest ta jedyna rzecz, która jest czymś, co jest nie do uzyskania w żadnym innym systemie zawieszenia. Teraz przejdziemy sobie bardzo szybko do tego, czego szukaliśmy od początku. Czyli gdzie jest ten wirtualny punkt obrotu. Ogólnie tak, to co widzicie IC, to jest ten punkt obrotu. I teraz zobaczcie, on na początku skoku jest tu. Czym mocniej jesteśmy w ugięciu,
i on się przesuwa. Zobaczcie, on w ciągu skoku cały czas migruje, cały czas zmienia to miejsce i stąd wynika takie przełożenie antyskładu i to przełożenie ma taką skuteczność, że on jest bardzo wysoka efektywność pedałowania w okolicy sagu, a czym jesteśmy głębiej, tam gdzie nam jest mniej potrzebna, tym jest mniejsza, co przekłada się teoretycznie na mniejsze kopanie. Oczywiście teraz ten moment, kiedy możecie napisać, że super, chcemy tego więcej, lajkować i subskrybować, bo jeżeli będzie rzeczywiście duże zapotrzebowanie, to zrobimy sobie kiedyś taki odcinek tylko, żeby zrozumieć te wykresy, ale przejdźmy sobie do innego wykresu, kanał Killback. O tym mówiłem troszeczkę na Instagramie, nawet oddzielną rolkę wrzuciłem o tym i teraz zwróćcie uwagę, to jest jakby stopień kopania w zależności od tego, w którym miejscu skoku jesteśmy. Jak pamiętacie, tam mieliśmy pod koniec takie podgięcie antyskładu i to jest właśnie to podgięcie antyskładu, czyli na końcu przestaje nam kopać. Na początku nam się jakby kopie, a potem przestaje kopać, co w sumie uśredniając daje nam mniejsze kopanie. I to, o czym mówiłem na Instagramie, też to zobaczcie. To jest przełożenie, gdzie z tyłu mieliśmy 24, ale jeżeli wrzucimy zębatkę 51, to już odbicie jest dużo większe. Zobaczcie sobie teraz, jak mocno korba leci do góry. Tylko, że ta sytuacja bez kręcącego się koła do przodu. W kręcącym kole do przodu na pewno będzie to dużo mniejsze. Przejdźmy sobie jeszcze do innych wykresów, które myślę, że mogą być ważne. Anti-rise to jest informacja, jak duży jest wpływ hamowania na pracę zawieszenia. Tutaj znowu mamy bardzo ciekawy wykres, który bardzo mocno spada. Ogólnie zakłada się, że anti-rise na poziomie 50% to jest taki, który jest nieodczuwalny. Jeżeli jest wyższy, to się usztywnia, jeżeli jest niższy, to zawieszenie nurkuje. I tutaj możemy mieć takie wrażenie, że jest na początku się usztywnia, a na końcu nurkuje, więc gdzieś to moje odczucie, że jak hamowywałem, to się robił twardszy, szczególnie w okolicach sagu, liczby pokazują, że rzeczywiście on troszeczkę bardziej usztywnia się niż horst. A żeby nie być gołosłownym, to wam wrzucę Rockberda. To się teraz wykres Rockberda, który jak powiedziałem jest troszeczkę ponad 50%, ale on się mieści właśnie w tym zakresie, jest stały i to jest wykres dość charakterystyczny dla dobrze zrobionego horsta. Jeszcze jedną rzecz wam pokażę, jaki wykres jest niemożliwy przy horście, czyli antyskład. Widzicie, tutaj antyskład sobie delikatnie spada, nie ma możliwości, żeby go tak długo trzymać przy sagu i dopiero zrzucić na dół w przypadku horsta. Możemy to ewentualnie robić na takim wykresie. To by było całkowicie wystarczające, jeżeli chodzi o charakterystykę pracy zawieszenia. To, co się okazało, to nie ma tutaj żadnej szczególnej magii. Na pewno, tak jak powiedziałem, ten przebieg antyskładu jest unikalny tylko dla takich systemów zawieszenia. Cała reszta jest moim zdaniem całkiem dobra, ale nie unikalna. Ale takiego finalnego odczucia produktu liczby nie przedstawią, bo nie uzupełniają one no właśnie tego doświadczenia produktu. To szczególnie mówiłem przy antidocie, gdzie te liczby były ok, ale nie były wybitne, a rower jeździł wybitnie i mam wrażenie, że tu jest podobnie. Liczby są ok w porównaniu do innych rzeczy na rynku, są ok, porównywalne, ale rower w jakiś sposób jeździ troszeczkę inaczej. Myślę, że już pora zamknąć ten nerdowski kawałek i wrócić do głównego wątku. Koniec tych technikaliów, przejdźmy powoli do podsumowania. Mówiłem wam na początku, że to jest rama wersji C, a może być wersja CC. Wchodząc na stronę, trochę ciężko wprost zrozumieć, jaka jest między nimi różnica. Finalnie wiemy, że CC teoretycznie jest mocniejsze i lżejsze, wersja C będzie troszeczkę cięższa. Prawda jest taka, że karbon to bardzo złożony materiał. Jest to włókno węglowe, które jest wypełnione żywicą. Włóknem węglowym jest troszeczkę jak z materiałem koszulki. To jak on jest tkany, jak on jest pleciony, jakiej jest grubości, jakiej jest gramatury, robi bardzo dużą różnicę. I tak samo wersja C i CC to jest różnica tego, jakiej jakości będziemy mieli ten karbon i w jaki sposób on będzie położony. Producent zapewnia, że C i CC będzie tak samo wytrzymałe, przy czym CC będzie troszeczkę lżejsze. No na pewno jeżeli szukamy czegoś z najwyższej półki, to będzie wersja CC, chociaż musimy się pogodzić z tym, że wersja C już jest dość droga, a wersja CC będzie jeszcze droższa. W ogóle rozstrzał cenowy tych rowerów, no to będziemy mieli najtańszy od niecałych 30 tysięcy do najdroższego prawie 60 tysięcy. Oczywiście będzie to się różniło i specyfikacją, i materiałem karbonu, czyli tym C albo CC. W tym momencie o tym rowerze prawdopodobnie wiecie już wszystko. Warto sobie odpowiedzieć teraz na pytanie, czy jest to rower, który będzie dobry dla was. Uważam, że Mega Tower to super maszyna do enduro. Nie jest to idealna maszyna do bike parków, jeżeli jeździmy głównie bike parki, i nie jest to idealna maszyna na flow trailer czy długie wycieczki. Moim zdaniem jest idealna dla osoby, która
trochę podjeżdża, ale jakby podjazdy nie są największą zajawką. Jeździ w ciężkim terenie i chce naprawdę jeździć w ciężkim terenie mocno szybko. Chce móc na tym rowerze skakać, zrobić wypad czasem do bike parku i nie mieć problemu, żeby strzelić większego dropa, czy polecieć większą hopę. Jak najbardziej się do tego nadaje. Ale jeżeli na przykład będziemy myśleć bardziej bike parkowo, czyli głównie nas kręcą bike parki, gdzie mamy i trasy ciężkie i trasy z hopami, to dla mnie osobiście pewnie lepszym wyborem byłby Nomad. Oczywiście jeśli chcemy jeszcze ciężej, bardziej trasy downhillowe albo olbrzymie hopy, no to wtedy Santa Cruz V10, ale z drugiej strony, jeżeli jeździmy enduro, ale dla nas to enduro to są bardziej flow traile, to są bardziej wycieczki z dłuższymi dystansami, z większymi przewyższeniami, to wtedy lepszym wyborem będzie Hightower, który będzie po prostu w takim terenie się lepiej sprawowywał. Ale wracając do tego, jeżeli szukamy idealnego roweru do enduro, to jestem przekonany, że zdecydowanie większość z Was, jeżeli wsiądzie na ten rower, pojedzie w teren, to będzie z niego mega zadowolony. No dobrze, i ostatnie pytanie, czy warto wydać 33 tysiące złotych za tą wersję roweru? Jeżeli chodzi o najtańszą specyfikację, tam mamy troszeczkę poniżej 30 tysięcy, najdroższa około 60, niecałe 60 tysięcy. Oczywiście, czy warto, czy nie warto, to kwestia subiektywna i zależy od tego po prostu, jakim portfelem dysponujemy. Na pewno, jeżeli szukamy czegoś o bardzo wysokiej jakości, moim zdaniem wyższej jakości niż, już nie mówiąc wprost, najwięksi amerykańscy giganci, to tu, jeżeli przyjrzymy się szczegółom, detalom tego, jak jest wykonany lakier, jak są wykonane śruby, jak są wykonane połączenia, jak są wykonane elementy CNC, to możemy mieć pewność, że mówimy o produkcie premium, mówimy o ramie, która jest wykonana w najwyższym standardzie i stawiając ją nawet przy takich butikowych markach, które się chwalą super jakościowym wykonaniem karbonu, to uważam, że tej ramie nic nie brakuje. Tylko oczywiście kwestia tego, czy my potrzebujemy mieć produkt premium, czy wystarczy nam do jazdy produkt z niższej półki. Ale na pewno, jeżeli chcemy mieć super rower, który super jeździ i jest świetnie wykonany, to Santa do takich rowerów należy. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że podszedłem do testu dość obiektywnie. Starałem się pokazać zarówno plusy, jak i minusy. Rozumiem, że ten rower nie jest dla każdego, ale na pewno Santie hołd oddać trzeba. Jeżeli chcecie więcej testu, jeżeli Wam czegoś brakowało, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Na dzisiaj to na tyle. Trzymajcie się. Cześć. Więc myślę, że spokojnie w te 2 miesiące wyrobiłem standardowy sezon. Sezon! Druga generacja w wersji kaset. Nie, kaset, tylko S-set. S-kit, dobra. Jest to K-kit. S-kit, kurwa, macie.